Także witam tu wszystkich. Dzisiaj pojedziemy wykosić kukurydzę. Mamy jedną pożyczoną przyczepę i jedną swoją. I z tymi dwiema przyczepami powinienem się uwinąć. Do wykoszenia jest powierzchnia 2 hektary 10 arów. Jakby się nie zmieściło mi na te dwie przyczepy, to sobie wezmę jedną przyczepę, odciągnę do skupu i później znowu przyciągnę. Słońce świeci, tu od kurzu szyba jest brudna, ale to nic. Dobra, widzimy się na polu. Traktor odpalam. Szczęśliwa loteria już gra, już każdy SMS teraz trafia do trzech losowań. Ale to już ostatnia taka okazja. Uwaga, za chwilę finał numer 1 w RMF FM. Gramy o 200 tysięcy złotych. Uwaga, minimum sobie tam 20 tysięcy i... Dobra, dotarłem tutaj na pola. Daleko nie było, bo to wszystko blisko jest. Jedną rzecz muszę tu na przyczepie poprawić, bo tutaj łańcuch jest spięty, ale nie do końca tak jak powinien. O, i teraz można to skręcić. Tutaj ta przyczepa ma zrobioną takie coś, co tu plandekę można podczepić, ale że to się nawet czasami plandeki nie ma, to się chyba robi po prostu tak i to sobie nie przeszkadza i tak jeździ. Dobre rozwiązanie. No dobra, ja czekam, no przecież to ja muszę czekać na kombajn, a nie kombajn na mnie. Więc tak to ma się teraz w tym momencie. Zobaczcie taką jedną rzecz. Tutaj kukurydza była posiana. Wszędzie jednakowo było. Tutaj opryskiwaczem nie dopryskałem i od razu o połowę niższa jest kukurydza, a praktycznie nasion to w ogóle tutaj nie ma. Tu gdzie było ziele, no to ziele zdominowało. Już to prawda uschło to wszystko. No ale bez pryskania to tutaj nic by nie było. By tylko o takie o coś było. Nic więcej. Druga kwestia. Tutaj przy drodze zazwyczaj jest tak, że w sumie to pas drogowy, to gmina powinna usuwać drzewa, ale tutaj jest tak, że każdy pilnuje swojej części. No i tutaj mam sporo wierzby, tam wierzby część wyciąłem, to odbiło od korzenia i takie krzaki są. I teraz jak to zrobić, żeby tego nie rosło? No co roku jeździć, wycinać te krzaki, no to nie jest robota. No oczywiście można wziąć oto się i wyciąć. Samo i tutaj przejdę tutaj za drzewa, nie będzie tak szumiało. Ja mam tyle miejsc do usuwania drzew, że ja po prostu nie nadążam tego usuwać. Tutaj pod lasem coś usuwam, to tutaj, to za stodołą. Jeszcze jest dużo miejsc, gdzie mógłbym wykarczować i sobie poszerzyć pola czy coś, no ale to tego się nie zrobi wszystkiego tak od razu. Ale z czasem na pewno coś powoli się trochę robi. Ale w jaki sposób wierzbę zlikwidować tutaj, bo takie już grube korzenie, nie? No to co najwyżej można spalić, no ale przy drodze palić ogniska nie będę. Może jakieś seletry amonowej czy mocznika posypać, żeby tu aż przeżarło tym azotem. Czy Roundupu butelkę wydać, ale to też wykosztowywać się na to. To Roundup nie jest taki tani. Ja myślę tak zrobić, bo tu są trzy kawałki, tam 50 arów, ale jest lepszej kukurydzy, bo tam i większa jest. Tutaj te największe spalenisko, gdzie nie było nic, to myślę, żeby o ten kawałek 60 arów na te 4 tony przyczepę wejdzie. Tu nie ma nic, mówię, tu jest żadobka taka. Znaczy nie to, że nie ma nic, no ale to sami widzicie, co się dzieje tu na tym polu. I tam 93 ary. To teraz od razu będę mówił, żeby było koszone jako pierwsze i będzie sypane na tą czerwoną przyczepę. Jak mi wysypie z tego pola na tę przyczepę, od razu wywiozę na skup
i będę zważone miał akurat z tego pola. Później zielona zostanie, sobie ją na koniec wywiozę. Pod dom może podciągnę, albo nawet tu zostawię 60 zaciągnę, bo tam jeszcze oleje są niezmienione i tam w przewodach i siłowniku został się olej z 60. Tutaj ta czerwona przyczepa jest do kupowania przystosowana już pod John Deere, bo John Deere'em jest też obsługiwana. A tam ta zielona to nawet nie ma tego innego wyjścia hydraulicznego takiego, żeby mógł do John Deere'a podłączyć, bo musiał mieć przejściówkę albo tam wtyczkę zmienić, no wiadomo o co chodzi. Dobra, tak szybko poszło. Pierwsze sypanie jest. Później jeszcze coś poopowiadam wam nieco. Dobra, pojechał. Obstawiam, że powinno wejść to tutaj, bo to już tylko klinek został, już coraz mniejsze te kółka. Jest dużo resztek pożniwnych, tak myślałem, żeby tutaj przejechać po prostu, zaorać pługiem na raz i tyle, ale to nie będę ryzykował. Jednak wezmę, przejadę tak płytko talerzówką. No, czasami gdzieś kolba kukurydzy jest, ale już niech leży. No, pociąć to, bo gdzieniegdzie takie ostercze, pałąki, a to pług już takiego czegoś na pewno nie przykryje. Druga kwestia, okazuje się, że kukurydza im jest bardziej mokra, tym mniej wchodzi ją na przyczepę. Tym mniej wchodzi jej na przyczepę i mówi tutaj mi kombajnista, że może być problem, żeby tu weszło na przyczepę, ale mówi, ta kukurydza jest na tyle sucha, że 20 ileś procent na pewno ona będzie miała. I tu mowa bardziej bliżej 20 niż 30. Także może więc będzie jakaś wyższa cena za to, że ta kukurydza jest bardziej sucha. Zrobię nawrotkę. Teraz przynajmniej będę miał co robić, bo tu się uwolni 2 hektary już po 15 października jest, bo dzisiaj mamy 16 października, już uwolniło się kolejne 2 hektary. Dynie jeszcze leżą w rządku zwinięte, nie zbierane są jeszcze będzie o tym. No i już będzie 4,5 hektara, tam drzewa usuwam na polu torfowym, więc też będzie można zaorać i w końcu już. Na razie przez 3 dni będę miał co robić. Nie, do przodu jedziemy tak do końca. Dobra, odwożę pierwszą przyczepę, która nie jest do pełna nasypana. Okaże się, że wyjdzie, że będzie 4 tony z hektara, no nic dziwnego. Spalona kukurydza była na tym kawałku, bo tam na klinie najwięcej było. No chociaż nie, tam miało być średnio. Jadę na skup. Dobra, jestem po wysypaniu tej przyczepy. Na przyczepie było 4 tony 400 kg z 90 arów, czyli jakieś 5 ton z hektara było tej kukurydzy. Teraz drugi kawałek jest wysypany tam na drugiej przyczepie, widzę, ale do skupu już jutro będę musiał dowieźć, bo już jest późno. Dzisiaj tam w skupie powiedzieli, że nie przyjmą. A tutaj z tego pół hektara to nawet jakby było rewelacyjne 8 ton z hektara, no to znowu 4 tony będą
i też się zmieści, a na tą przyczepę to nawet i 5 ton mogłoby się zmieścić. No widzę, że tam nawet z górką wyszło na tej przyczepie, także no trochę jest. Ja sobie później tu 60 przyjadę, bo na podwórek i tak nie wjadę z przyciągnikiem, z dwiema przyczepami, z jedną i mam się problem zawrócić John Deere, no to sobie przejadę się 60. Dużo nie spali. Ale może na razie nie, to ja cofnę i na razie stanę przy drodze wzdłuż. Także powiem wam, trochę tak z tą kukurydzą nerwowo było. Mi chodziło o to, żeby zawieść i zdążyć przed tym, jak tutaj wykosi, ale widzę, że niepotrzebnie się denerwowałem, bo jeszcze jest sporo zapasu czasowego. Nie jest najgorzej. Myślałem, że na tym kawałku będzie gorzej. Ze 3 tony powinno wyjść tej masy. Tutaj czyżby ta kukurydza lepsza była od tej? Możliwe, bo tu jest lepsze stanowisko. Wizualnie może trochę było spalone, ale kto wie. Kukurydza w dole na lepszym stanowisku, od razu kolby są większe, tylko jest coś takiego. Już ostatni przejazd i będzie sypane to wszystko na przyczepę. Tak jak mówiłem, będę jutro to wywoził. I kukurydza miała wilgotność 24%. No, także jest sucha, jest bardzo sucha. Nadawała się do wykoszenia już dużo, dużo wcześniej. Ale że w okolicy jest mało kukurydzy, to po prostu czekaliśmy wszyscy, aż po prostu będzie kukurydza do koszenia. Przyjechał kombajn, wykosił całą okolicę tutaj i jest już pozamiatane. Dobra, kończąc ten odcinek, zostało to wykoszone, jest na przyczepie trochę mniej niż ostatnim razem, no ale tu jest znacznie mniej powierzchni i tak jak mówiłem, no w opisie filmu wszystko podane będzie, jaki plon. Akurat ta działka, gdzie wydawała się lepsza, najbardziej była zaatakowana przez głownię, przez co zresztą było widać na filmie, jak się pyliło, kurzyło. No i trochę na ziarnie widać, że weźmy się w garść kukurydzę i widać, że tam jest tego pyłu troszeczkę. No i dobra, żeby nie przeciągać tego filmiku, tak w biegu zrobiony dosłownie fragmentami, trochę tu, trochę tam, ale się udało. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich, na razie wam i cześć.